Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Koźma. Witam wszystkich w nowo otwartej filii Biblioteki Kraków przy ulicy Agatowej 33. Na dzisiejszych warsztatach poznamy tajniki tworzenia miniaturowych książek origami. Do stworzenia mini książki origami będziemy potrzebować kartek papieru oraz nożyczek. Aby wykonać mini książkę origami tej wielkości, będziemy potrzebować arkusza A3. Natomiast aby wykonać mniejszą, będziemy potrzebować arkusza w formacie A4. Ja pokażę, jak zrobić to w formacie A3. Będziemy potrzebować jeden arkusz biały i jeden kolorowy. Oczywiście kolor dowolny. Biały arkusz to będzie wnętrze naszej książki. Składamy go wzdłuż najpierw na pół i później jeszcze raz na pół. Zwracamy uwagę na to, aby bardzo dokładnie zgiąć, ponieważ będziemy tworzyć z tego harmonijkę. Im będzie bardziej dokładnie to zagięte, tym książka będzie się ładniej prezentować. Następnie znowu zginamy powstały wąski pasek na pół i kolejno teraz będziemy zaginać do środka. Docelowo ma nam powstać z tego taka harmonijka. Także jeszcze z drugiej strony też do środka przez pół. I później tak, i tutaj zwracamy uwagę, żeby to wcisnąć dokładnie. I teraz wywijamy te zagięte części na zewnątrz w ten sposób. I tak samo z drugiej strony. Mamy, powstało nam coś takiego. Teraz musimy, żeby już skończyć tą naszą harmonijkę, musimy zagiąć jeszcze raz do wewnątrz w ten sposób i z drugiej strony tak samo. Teraz wyrównamy tutaj, żeby nasze wnętrze naszej książki było równe i powstaje nam taka oto harmonijka. Teraz będziemy tworzyć okładkę do naszej książki origami. W tym celu bierzemy kolorowy arkusz formatu A3 również. Zginamy go przez pół, tak podobnie jak i białą kartkę. I teraz tak, musimy wyznaczyć sobie tutaj środek za pomocą delikatnego zgięcia i następnie do linii, którą sobie wyznaczyliśmy, zginamy nasz arkusz, tak żeby stworzyć tą okładkę z jednej strony i z drugiej. Musimy wyrównać i tak samo z drugiej strony i to będzie nasza okładka. Również zwracamy na dociśnięcie brzegów, żeby wyszło nam super. I teraz wnętrze wcześniej stworzonej książki origami będziemy zamieszczać w okładce. I w tym celu musimy w ten sposób, jakby taką obwolutę będziemy tworzyć. Musimy to zagiąć. O, w ten sposób. Tutaj ta harmonika cały czas jest w środku i tworzymy. Musimy zrobić tak, żeby tutaj zagiąć i tu musimy obciąć gdzieś na tej wysokości, żeby potem móc założyć z drugiej strony. Taką tworzymy jakby obwolutę. I tutaj musimy przypilnować, żeby dokładnie to zgiąć, ponieważ wtedy nie stworzą nam się takie nierówności. I tak oto wygląda gotowa książeczka origami.